Drodzy goście, witam wszystkich i dziękuję za tak liczne przybycie z okazji mojej rocznicy. Chcę przyznać setnej. Przepraszam, że parę zdań, które chciałem wam przekazać, odczytam z kartki, bo pomimo młodego wieku z pamięcią mam pewne kłopoty. Nigdy nie przypuszczałem, że dożyję tego wieku. Stuwa to budzi podziw. Przeżyć tyle lat w tak trudnym okresie, dwie wojny światowe i mam nadzieję, że trzecie już nie przeżyję. Obrona Lwowa i wieloletnie życie pod okupacją. Pierwszy okres tych tragicznych lat przeżyłem jako dziecko, ale ze względu na dramaturgię tych wydarzeń wiele z nich utkwiło w mojej pamięci do dzisiaj i wracają często w bezsennych nocach. Nie potrafię już wyliczyć, ile razy przeprowadzałem się w tym okresie do Lwowa, tam i z powrotem do Lwowa, miejsce urodzenia i najpiękniejszych lat mojego życia, lat dzieciństwa i młodości. W tym okresie poza Lwowem mieszkałem w Bielsku, Tarnowie, Nowym Sączu, Suchej i Krakowie. Wreszcie na pół wieku utkwiłem w Andrychowie, gdzie na etacie pracowałem przy rozbudowie dużych zakładów przemysłowych. Pracowałem bardzo dużo, zarywałem nieraz noce, bo oprócz pracy etatowej prywatnie wykonywałem wiele projektów, najczęściej domków jednorodzinnych. Dzięki tej mojej pracy pod względem materialnym nie miałem większych kłopotów, a nawet zdążyłem wybudować dom. Ten okres względnego spokoju nie wspominał o licznych nieraz całodobowych przesłuchaniach, na szczęście bez groźniejszych następstw. Zakończył się ten okres po śmierci mojej żony. Dzieci wyfrunęły w świat. Nie widziałem możliwości samotnego życia w moim domu. W związku z tym skorzystałem z oferty dzieci i przyniosłem się na Śląsk, gdzie mieszkam do dzisiaj, korzystając najpierw z pomieszczenia u syna, a potem u córki, której zawdzięczam możliwość egzystencji wśród najbliższych, przyjaznym otoczeniu. I to by było na tyle. A teraz wszystkim życzę spędzenia miłego czasu. Za szansę.
skryje. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje.